Dzień dobry. Być może zastanawialiście się, czy w mediach czasami nie ma zbyt dużego szumu z powodu epidemii COVID-19. W zasadzie, no cóż to takiego? Śmiertelność jest mniejsza niż 2%, a może 1%. Dopiero próbujemy to ustawić. Jeśli na Ziemi jest 7,5 miliarda ludzi, to jeśli umrze nawet w ciągu roku, dwóch, 2% populacji, przecież to będzie niewiele. Podług 7,5 miliarda, kiedy nas jest praktycznie za dużo na planecie Ziemia, w przeszłości przeżywaliśmy znacznie większe epidemie. W średniowieczu bywały epidemie, gdzie 1/3 ludności wymierała. To był ogromny zapaść. Bywały wojny, a mimo to rozwijamy się znakomicie. Zatem czy nie jest przesadą panikowanie, czy może taka duża uwaga w mediach poświęcona epidemii COVID-19? Czy nie jest to przesada? Bo jednocześnie obserwujemy recesję, obserwujemy bezrobocie, obserwujemy problemy nie tylko medyczne, ale i społeczne. Szacuje się, że i lokalnie, i globalnie będzie to schłodzenie gospodarki, mniejszy dochód narodowy. No może z punktu widzenia planety to dobrze, mniejsza konsumpcja, jakieś tam schłodzenie gospodarki, bo i tak za dużo konsumujemy, czyli możemy na to spojrzeć filozoficznie, nie jest źle. Zwróćcie uwagę, jedna niewielka, mała epidemia powodująca tak duże kłopoty, nie tylko gospodarcze, ale również społeczne. Czy my sobie radzimy z tą epidemią? Niekoniecznie. Patrząc na Polskę i na inne kraje jest to różnie, ale generalnie można powiedzieć, że na pewno w Polsce i w wielu innych krajach zupełnie społecznie sobie z tym nie radzimy. Możemy spodziewać się i paniki, i histerii, działań takich zupełnie, które ani nie pomogą w opanowaniu epidemii, ani na pewno nie wzmocnią społeczeństwa. Chcę wam powiedzieć, że jest to zapowiedź, mała zapowiedź, zwiastun tego, co nas czeka w związku z globalnym ociepleniem klimatu i katastrofami ekologicznymi, które już się zaczęły dziać. Na razie gdzieś daleko, poza nami. My jeszcze tego niby chyba za bardzo nie odczuwamy. Zachęcam was do sięgnięcia do tej książki Nauki o klimacie, no dość gruba, ale dobrze pokazująca, w jaki sposób odkryto globalne ocieplenie, jakie są mechanizmy, jak się prognozuje, czyli w jaki sposób odróżnić prawdę od fałszu, poprawnych obserwacji od takich, które by się może niekoniecznie należało zastanawiać. Jeśli nie chcecie kupić książki albo nie macie, zapraszam na blog Nauka o klimacie. W odcinkach tam również jest zupełnie za darmo. Mamy 10 lat. Mniej więcej, kiedy możemy jeszcze coś zrobić przed globalną katastrofą. Ona już się rozpoczęła. Nie bardzo chcemy dostrzec, tak jak wypieramy społecznie, że epidemii nie ma, że nie ma koronawirusa, że nie ma COVID-u, to wszystko spisek, w ogóle to bez masek powinniśmy chodzić, etc. Ale to jest tylko zwiastun, to jest tylko malutka zapowiedź tego, co nas będzie czekało. Płonęła Australia, płonie Kalifornia, być może w Europie również będzie sporo różnych wydarzeń, już zaczęli klimatyczni migranci przemieszczać się po świecie, będzie tego więcej. Pytanie, czy potrafimy przewidzieć przyszłość w miarę dobrze? Czy potrafimy przygotować się do tej przyszłości, która nadejdzie? Oraz czy potrafimy odwrócić koło zdarzeń? Być może mamy jeszcze 10 lat, kiedy możemy coś zrobić. Każdy z nas i wszyscy razem. O tym porozmawiamy na wykładzie, a także o tym, dlaczego piję wodę z kranu i jaki ma to związek z globalnym ociepleniem. Zapraszam na wykład.